Od ponad 30 lat mieszka w Wałbrzychu, a od 20 lat jest proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w naszym mieście. Ksiądz Waldemar Szczugieł w tym roku świętuje 30-lecie swojej ordynacji kapłańskiej. Ksiądz Waldemar Szczugieł pochodzi z Bielska-Białej. Po studiach został skierowany przez swojego biskupa do wałbrzyskiej parafii, gdzie przygotowywał się do ordynacji, która odbyła się 30 września 1984 roku. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz przyjechałem do Wałbrzycha, no nie zrobił na mnie zbyt dobrego wrażenia. Jako moje pierwsze po studiach, po praktykach miejsce już takiej bardziej stałej pracy. No ale cóż, przyjmuję to jako służbę i stąd właśnie do Wałbrzycha zostałem posłany przez biskupa kościoła. No i tak już pozostało. Po kilku miesiącach mojego pobytu tutaj odbyła się moja ordynacja. No i właśnie w tych dniach dzięki decyzji Rady Parafialnej naszej parafii chcemy jakby, no może nie świętować, ale może nawet nie podsumować, ale przede wszystkim Panu Bogu podziękować za ten wspólnie spędzony czas. Spojrzeć na to, w czym Bóg nam błogosławił, w czym nam pomagał, a jedno, co można dzisiaj powiedzieć, to niewątpliwie dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości, a co dla mnie jest takie najistotniejsze, najbardziej radosne, w innym mieście. W przypadku księdza Szczugła okres wikariatu był wyjątkowy, ponieważ wówczas był jedynym gospodarzem wałbrzyskiej parafii, choć jeszcze nie proboszczem. Wikariaty często odbywały się, tak jak to w moim przypadku, na samodzielnej placówce. Owszem, pod opieką jakiegoś proboszcza z sąsiedztwa, na przykład wiele lat taką opiekę sprawował nad naszą parafią ówczesny proboszcz z parafii w Karpaczu. Tyle tylko, że tu, na miejscu, jako wikariusz byłem sam. Potem w 1984 była ordynacja, w 1994 chyba czwartym, jak dobrze przypominam, były dopiero wybory, ponieważ w kościołach ewangelickich proboszczowie pochodzą z wyboru, czyli społeczność lokalna wybiera spośród tych, którzy się zgłoszą na ogłoszony wakans, i wtedy zostałem wybrany dopiero proboszczem. Zapytaliśmy księdza Waldemara, jakie zmiany dostrzega w swojej parafii, które miały miejsce na przestrzeni 30 lat pracy w Wałbrzychu. Zmieniło się to, iż jakby bardziej dzisiaj czujemy się wspólnotą. A pochodziło to stąd, iż po wojnie tutaj na ten teren do naszego miasta przybyli ludzie z różnych stron naszego kraju. Każdy z nich przybył, każda rodzina przybyła z jakimiś własnymi tradycjami, z jakimiś własnymi wyobrażeniami na temat życia zborowego, oczywiście, które zabrali ze sobą z tej miejscowości, z której przybyli. Stąd przez wiele lat po prostu musiała się ta społeczność jakby dogrywać, jakby w tej chwili już mamy pokolenia, które dorosłe, już mające własne dzieci, które już tutaj wyrosły. I w związku z tym dzisiaj no, cieszymy się, że to poczucie wspólnoty jest dużo, dużo bardziej jakby rozwinięte, większe niż to było podówczas. Nabożeństwo dziękczynne zaplanowane na sobotę 27 września w Kościele Zbawiciela w Wałbrzyskim Śródmieściu.